I pewnie w tym momencie wiele z was zastanawia się, czemu Bartek zaczyna od tego, że ostrzy noże. Powód jest prosty, bo dzisiaj robimy tatara wołowego w mojej autorskiej wersji. Jak to będzie wyglądać? Zobaczycie zaraz. Do zała. Dobra, zaczynam od tego, że naszą wołowinkę musimy bardzo drobno przesiekać. Niektórzy mielą, w sumie szczerze mówiąc, nie mam nic do tego. Jest to ułatwianie sobie życia, efektu to mocno nie zmienia. Ja natomiast nawet nie mam maszynki do mielenia mięsa, więc muszę go przesiekać ręcznie. Wystarczy mięso podzielić na bardzo cienkie płaty. Natomiast, kiedy macie już takie płaty, najlepiej jest złączyć w jedno, żeby nie robić tej samej czynności parę razy i kroicie je znowu wzdłuż. Później w kosteczkę. I następnie taką niby kosteczkę po prostu siekacie drobno. Ten nóż niby jest duży, ale chyba skorzystam z tego. Mówię, jakbym miał maszynkę do mielenia, pewnie w domowych warunkach tym bardziej bym zmielił tego tatara, bo nie jesteśmy w trzygwiazdkowej restauracji, gdzie wszystko musi być robione oczywiście przyzwoicie, technicznie, tylko gotujemy dla siebie do domu. I co jest w tym najważniejsze? To, żeby to po prostu danie świetnie smakowało. Teraz jak już macie taką miazgę, wystarczy takiego tatara po prostu cieni dokroić. Dobra, mięso mamy już właśnie tak przesiekane, jak ja lubię najbardziej. Czyli nie jest to totalna miazga, a występują w tym mięsie po prostu kawałki drobne wołowiny. Dlatego biorę miskę, przekładam nasze mięsko do środka. W międzyczasie odpalam patelnię, gdyż jako dodatek do tatara będą grzyby, które nam nadadzą temu smaku umami. Deskę możemy obrócić na drugą stronę. Już przecieramy i ciśniemy dalej. Tradycyjnie cebula, oczywiście w kostkę. Myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy na jedną porcję. Teraz dalej. Ogórek. Też, żeby była ładna kostka, zawsze wyrównuję ją. I odkrawam jeden bok, dzięki czemu tutaj mam idealnie proste i moja kostka nie będzie miała krzywych boków. Teraz w sumie wszystkie już półprodukty mamy przygotowane, więc jedyne, co nam zostało, to tylko i wyłącznie doprawić tatara i usmażyć grzyby. Grzyby w sumie będziemy smażyć tradycyjnie. Olej z pestek winogron. Nasze grzybki tylko na 4. Jak się któryś wam złamie, to nic się nie stanie. I teraz jak grzyby mamy pokrojone, wrzucamy je na rozgrzaną patelnię. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby te grzyby dostały koloru, ale nie oddały jeszcze wody. Dlatego w tym momencie ich, broń Boże, nie możemy posolić. Dobra, w międzyczasie, kiedy nasze grzybki się smażą, do tatara dodaję koniaku. Zamiast koniaku możecie użyć brandy, whisky. Chodzi o to, żeby to był alkohol, który ma swój smak i jest dość wysokoprocentowy. Myślę, że jest 10 ml max. I dodaję odrobinę chrzanu. Coś, co jest bardzo rzadko stosowane, parmezan. Wydaje mi się, że doda on bardzo fajny, słony smak i takie nietypowe odczucia na sam koniec, ale to już będziecie musieli sprawdzić sami. W międzyczasie przerzucam nasze grzyby. Chili będzie nam potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby nasze grzyby były bardzo ostre. Nie chcę, żeby sam smak ostrości był w tatarze, a zależy mi na tym, żeby jednak były jakieś elementy, które je dodadzą. Dlatego w tym momencie rzucam rozpołowione chili z papryczkami w środku. Na tym momencie także w magiczny sposób pojawiło się masło na tej desce, dlatego dodam je też do grzybów. Pamiętajcie, że zawsze kroicie chili, myjcie od razu ręce, bo jak przez przypadek się podrapiecie w oko, gdzie indziej, to wtedy niefajnie, bardzo niefajnie. Dobra, grzyby są gotowe, dlatego już powoli zacznę mieszać naszego tatara. Ale zanim jeszcze to nastąpi, trzeba go doprawić odrobiną soli i oczywiście naszym skraszowanym pieprzem. Dobra. W międzyczasie, jak już mamy wszystko przyprawione, nasze grzyby są gotowe, biorę jeden pojemniczek i całość zrzucam tutaj. Dodaję cebulę i ogórka na bogato, ale nie na tyle, żeby zdominowała smak. Co mieszam. Teraz oczywiście nasze mięso po wymieszaniu trzeba sprawdzić, czy jest odpowiednio doprawione. Na sól jest ok,
Ja bym dodał jeszcze odrobinkę tego kurniaku. Dobra. Całość mamy gotową, więc teraz jedyne, co nam pozostało do zrobienia, to wyłożenie tego na talerz. Więc teraz tak. Ogólnie niestety nie mam tu żadnych form do nakładania, dlatego zrobię to na troszkę inny sposób, a mianowicie to jest, co się bardzo często stosuje w restauracjach. Bierzecie łyżkę jedną, drugą i w ten oto sposób jedną łyżką o drugą formujecie takie jakby komety. Wam upadnie to spoko, wszystko do naprawy, nie? Taką jedną dajemy na talerz, teraz robimy drugą. I kroję bagietkę. Myślę, że dwie. Masło, które tutaj stało, będzie nam potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby posmarować właśnie nasze pieczywko. I teraz ostatnim elementem, który musimy dać na talerz, są nasze bardzo ostre grzybki. Pamiętajcie, żeby je ładnie wyeksponować. Od góry do dekoracji używam kiełek. To jest oczywiście dodatkowy element, ja to robię stricte tylko ze względów wizualnych. Znaczy, ogólnie głównym powodem, dla którego ja to używam, jest aspekt wizualny, aczkolwiek też to daje wam fajne struktury w daniu. Też fajnie to jakby nakręca. I od góry olej słonecznikowy tłoczony na zimno. Ważne jest to, żeby był tłoczony na zimno, bo wtedy ma naprawdę niesamowity aromat. Te, które się używa do smażenia, one służą do smażenia, nie do używania czegoś na zimno. I taki oto zestaw, czyli szklaneczka koniaku i taki tatar wołowy, polecam każdemu z was, żeby spróbować u siebie w domu. A za to ja was zapraszam do zostawienia suba, napisania jakiegoś miłego komentarza lub chociaż niemiłego komentarza, postawienia łapki w górę, a przede wszystkim do oglądania następnego odcinka, który już będzie w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!